Nie, 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 proszę pana. No to nie jest, to. Nie, ten przepraszam, bieg. Bo tak sobie żartujemy. Tak, tutaj żartujemy, bo speaker zapowiedział bieg mężczyzn, a bez wątpienia na torach stoją panie. Szósta lista. Klaudia Wojtunik. Klaudia Siciarz. Dwie Klaudie obok siebie na torze trzecim i czwartym. Pijas Krzyszowska. Tor piąty. Monika Kiepura. Weronika Nagięć, AZS AWF Kraków. Aż trzy zawodniczki AZS AWF Kraków na sąsiednich torach. Julia Ziembicka. Od Klaudii Siciarz poprzez Weronikę Nagięć, Monikę Kiepurę i Julię Ziembicką. To wszystko są zawodniczki AZS AWF Kraków. Marika Majewska, Orkan Września. Pija Skrzyszowska, AZS AWF Warszawa. Klaudia Wojtunik, AZS Łódź i Zuzanna Hulisz, MKL Toruń. Wszyscy wstali z miejsc, bo to jest wydarzenie. Pija startowała znakomicie i prowadzi, ale Klaudia Siciarz też biegnie w świetnym rytmie. Pija przed Klaudią, pija przed Klaudią, ależ to był dobry bieg, 12,86. Pija plus 1,7, warunki niemalże idealne, no i piękne widowisko. Na to czekamy, żebyśmy mieli w każdej konkurencji takie pojedynki. No i widzisz, teoretycznie po tych biegach eliminacyjnych mogliśmy sądzić, że nie będzie tutaj jakichś większych niespodzianek. Ostatecznie nie było, ale ta rywalizacja do końca. Klaudia Siciarz utrzymywała perfekcyjnie rytm między płotkami.